fajnie tak grać na dwóch fortepianach. Pracowaliśmy nad perfekcyjnym dźwiękiem jeszcze na początku trasy. No, były duże problemy, jak uzyskać doskonały dźwięk fortepianu. Najwięksi profesorowie fortepianu, jakby realizacji dźwięku, nie wiedzą do końca, jak fortepian się nagłaśnia. Fortepian jest bardzo trudnym instrumentem do nagłośnienia, bo my słyszymy jakby cały rezonans tej płyty, a mikrofon zbiera tylko jakąś część. I to jest duże wyzwanie dla wszystkich specjalistów. Dopracowaliśmy do takiego momentu, że często gram nawet na 10 mikrofonów na jeden fortepian. No, ale właśnie tutaj mogę pokazać takie specjalne mikrofony, które zrobił ręcznie dla mnie pan Helpingstiel. To jest amerykański twórca, który właśnie zrobił specjalne mikrofony, które używa Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John, największe sławy Coldplay. I ta się ręcznej roboty pan Helpingstiel też zrobił dla mnie, dzięki czemu mamy bardzo światowej klasy dźwięk na koncertach. Teraz nadszedł czas rozpoczęcia naszego koncertu. Jeśli pragniesz wziąć udział w tej niezwykłej podróży dźwiękami, sięgnij po opaskę i zanurz się w muzycznym świetle ciemności. Jesteśmy po koncercie Artura Muna, bardzo dziękujemy, nieprawdopodobne emocje. To jest człowiek, który, tak jak pianiści wydobywają z fortepianu dźwięk, tak Artur Mun wydobywa z fortepianu duszę. Chciałem powiedzieć, że na żadnym koncercie się nigdy tak nie wzruszyłem jak dzisiaj na koncercie Artura, więc uważam to za jeden z najlepszych występów, na jakich byłem. To jest duże przeżycie, jednak to słuchanie muzyki w ciemności jednak dużo zmienia czasami. Tym bardziej, że muzyk jest, myślę, że bardzo wyjątkowy i, no i gdzieś to pojawia się jakieś tam elementy wzruszenia, jakieś takie no, szczególnie głębokie, gdzie są nawiązania do Chopina czy jakichś takich motywów naszych. To wtedy rzeczywiście rusza za serce. Odczucia są ciekawe, jak zamknie się oczy, to się więcej słyszy faktycznie. No i artysta przede wszystkim jakiś niesamowity. Jeden z najlepszych koncertów, o ile nie najlepszy, na jakim byłam. Niezapomniane wrażenia zmysłowe. Niezapomniane wyobrażenia, ogólnie doznania sensoryczne. Jestem przekonana, że jeszcze raz, gdybym miała podjąć taką samą decyzję, pojechałabym na kolejny koncert, gdziekolwiek by się on nie odbył. Coś fantastycznego.